Witam wszystkich w kolejnym poradniku dotyczącym programu Cinema 4D. I aby nie przedłużać, zapraszam do oglądania. Początek zabawy. Zaczynamy od wybrania narzędzia Sweep Nurbs. Następnie wybieramy obiekt prostokąt. I zmniejszamy nieco jego wymiary. O. I dajemy ptaszka na opcji zaokrąglenie. O, właśnie tutaj. Taki mniej więcej efekt chciałem uzyskać. Ponownie wybieramy obiekt prostokąt. Tym razem od razu zaznaczamy opcję zaokrąglenie i poddamy obiekt edycji. Odznaczamy. Zamknij spline. To spowoduje, że nasz obiekt zostanie otwarty. Teraz z narzędzi wybieramy opcję tryb punktów. Zaznaczamy kolejno składowe naszego obiektu i usuwamy je klawiszem Delete. OK. Teraz nieco wydłużę końcówki naszego obiektu. Przedłużę go zarówno w prawo, jak i w górę. Oczywiście taka edycja może być przeprowadzona w dalszej części pracy nad naszym projektem, natomiast ja to już chcę zrobić w tej chwili. Teraz dwa nasze obiekty przesuwamy pod obiekt Sweep, co spowoduje, że powstanie nam taki mały potworek. Oczywiście klikając na pierwszym prostokącie możemy zmienić jego rozmiar i tym samym wygląd, aż uzyskamy pożądany efekt. OK. Coś takiego chciałem uzyskać. Kolejny krok to wybieramy kloner. Przesuwamy pod klonera nasze obiekty. Wybieramy tryb liniowy i mamy tutaj osie X, Y, Z. Przy osi Y wpisujemy 0, natomiast my będziemy regulować osią Z, tak aby nasze obiekty nie nachodziły na siebie, tylko delikatnie się dotykały. Tutaj jeszcze mamy małą przerwę. Teraz jest w porządku. Teraz za pomocą opcji ilość sklonujemy nasze obiekty, powiedzmy 16 razy. Tak, ja sobie teraz jeszcze wyrównam, tak mniej więcej. Szybki podgląd i uzyskaliśmy bardzo fajne podłoże, które może być teraz wykorzystane jako tło do prezentacji innych naszych pomysłów. Teraz nasze podłoże pokolorujemy w bardzo fajny sposób za pomocą narzędzia Shader. Jednak jak widzicie, teraz coś złego stało się z naszym projektem. Klikamy na narzędziu Shader i pierwsze co robimy, to wyłączamy opcję Skala, aby nie deformowała nam obiektu. Po jej wyłączeniu wszystko, jak widzicie, wróciło do normy. Teraz pobawimy się nieco shaderem. Klikamy na nim. Przechodzimy do zakładki cieniowanie i wybieramy kolor. Teraz tworzymy nowy materiał. I z opcji kolor wybieramy gradient. I ustawiamy pasujące nam kolory. Ja postawię tutaj na męskie kolory, jakimi są bez wątpienia żółty oraz fiolet. Jak nałożymy materiał na shader, to spowodujemy, że nasz obiekt jest ładnie oteksturowany i przechodzi z koloru żółtego w fioletowy. Jednak kolory są nieco stonowane, pastelowe. Jeżeli chcemy podnieść nieco ich kontrast, wyrazistość, to w opcji shadera jest taka zakładka parametr i jest opcja użyj alfa siła. Jeżeli tę opcję odhaczymy, to nasze kolory zostaną dodatkowo nasycone. Różnice widać gołym okiem. Jednak z shaderem jest pewien kłopot. Nasz obiekt
jest ładnie pokolorowany, jednak nie ma możliwości wprowadzenia odbicia. Edycja materiału nie daje żadnego pożądanego efektu. Dlatego trzeba tutaj zastosować małą sztuczkę. W tym celu tworzymy nowy materiał, wchodzimy do zakładki Kolor i wybieramy opcję Mograph Shader Koloru. I teraz ustawiamy sobie tutaj odbicie. No, powiedzmy, tyle powinno być dobrze. Tekstura Fresnel. O, jest ok. I teraz ten materiał nakładamy na nasz obiekt. I mimo tego, że efekt może być nieco zaskakujący, to jak damy podgląd, uzyskujemy i gradient oraz odbicie. Teraz wybiorę sobie kamerę i ustawię widok, jaki będę chciał oglądać podczas końcowego renderingu. Dlatego jeżeli ten widok będzie nam odpowiadał, to klikamy na tej kropce i to spowoduje, że ten widok będzie zapamiętany i traktowany jako główny. Wyłączenie tego punktu daje nam możliwość zabawy kamerą, jednak w każdej chwili możemy wrócić do głównego ustalonego widoku, klikając właśnie na tej kropce. Poza tym ja chcę tutaj wprowadzić nowy element. Klikam na kamerze, wchodzę do zakładki obiekt i odległość ogniskowa ustawiam na super szeroki. To spowoduje, że nasza kamera będzie rejestrowała nasz projekt z nieco inną, zakrzywioną perspektywą. Dokładnie coś takiego chciałem uzyskać. O, myślę, że tak będzie idealnie. W porządku. Teraz sobie wyłączymy nasz punkcik. Możemy swobodnie znowu obracać kamerą. Wybierzemy sobie obiekt Plane, który standardowo będzie nam służył jako źródło światła, który również będzie pozostawiał refleksy w naszym obiekcie. Oczywiście wybieramy kloner standardowo, tylko w tym przypadku wybieramy tryb liniowy. Powiększymy, powiedzmy, do 7 segmentów. Delikatnie przeskalujemy, obrócimy, podniesiemy do góry. OK. Szybki podgląd. A, zapomniałem oteksturować. Tak więc ustawiamy sobie luminescencję na 250%. Przerzucamy to na nasz plane. Teraz włączamy i mamy ładne odbicia. OK. Wracamy do naszego widoku głównego. Zobaczymy, jak to wygląda z tej perspektywy. Również bardzo ładnie. Dobrze. To teraz sobie wprowadzimy tekst. Obrócimy go o 90 stopni. Trochę go przeskaluję na środek. Powrócimy do naszego widoku głównego. OK. No, zmienimy tu, wpiszemy nazwę Bosman TV. I wybierzemy sobie jakąś czcionkę. Trochę to przesuniemy. No, ta czcionka za bardzo mi nie odpowiada, wybierzemy inną. O, powiedzmy, ta będzie dobra. Troszeczkę ten napis zmniejszymy. Wyrównamy. OK, uniesiemy nieco do góry. Dobra. Odbicie jest, wszystko jest w porządku.
Oczywiście damy jeszcze tutaj, pogłębimy delikatnie nasz napis do 40. Damy zakończenia zaokrąglone i na początku i z tyłu. Utworzymy nowy materiał. O, taki kolor myślę, że będzie w porządku. Wprowadzimy delikatną luminescencję. Ok, delikatne refleksy. Tekstura Fresnel, standardowo. Ok, i nałożymy to wszystko teraz na nasz napis. Teraz wejdziemy w ustawienia rendera. Wygładzanie najlepsze. Oczywiście włączymy standardowo artykulację otoczenia oraz globalną iluminację. I kończymy zabawę z naszym projektem. Tak, w tym poradniku to już wszystko. Dzięki za oglądanie, dzięki za lajkowanie, dzięki za komentowanie i oczywiście trzymajcie się. Hej!